Siema, z tej strony Bronek. Dzisiaj robimy prace porządkowe. Mamy pługi. Tu jeden, tam jest drugi pod 60 podczepiony. Już je umyłem wcześniej. Teraz sobie schnął. Zaraz będziemy je konserwować. Zobaczymy, czy się nagrywa. Nagrywa się. Chyba. Jeszcze raz. Leci. Dobra, to lecimy po 60 i będziemy pług konserwować. Taki pórek, trzy skibowy, trzecią skibę doczepiliśmy, kółko przestawiliśmy do tyłu trochę. No i siadamy i lecimy bliżej garażu. Podnosimy i lecimy. Jeszcze kubota troszkę musi obecnąć, ciężar też. Staniemy jakoś tak. Opuszczamy. Dobra, nie ma co do końca opuszczać. Się zakręci kółeczkiem jeszcze. Mam tutaj olej w środku. Będziemy konserwować pług. Kurde, za nisko opuściłem.
taki oto sposób mamy. Taki oto sposób mamy zakonserwowany pług na zimę. Odjeżdżamy tym, podjeżdżamy drugim. Ręczny zaciągnięty. Wsiadamy teraz z tego. Może się jakoś oddalimy, może sobie Hubert wytnie zdjęcie na miniaturkę. Może coś z tego będzie miał. Nie wiem, nie widzę. O, kamerkę na głowie. Dobra, bierzemy kubotę. Podnosimy i robimy to samo, co z tamtym pługiem. Podnosimy najpierw ciężary. Podnosimy pług. Lecimy do przodu, radyjkę przyciszymy. Chyba będzie tak, że pasowało, żeby by ciężary psiuknąć, a to cofniemy. Opuszczamy, a już niech stoi, chwilkę postoi. Zobaczymy, ile mamy towaru jeszcze. Jeszcze troszkę jest, nie starczy, no. Dolejemy najpierw, żeby później nie stawać. Mamy tutaj taki olej. Dobra, starczy. Musimy to wypsiukać teraz wszystko. Czekamy z góry do dołu.
Zobaczymy, ile mamy towarów. Jeszcze troszkę jest. Dobra, jeszcze ciężary przykniemy. Starczy wam, starczy. Szuka to? Jeszcze wyczekamy to do końca. Jeszcze troszeczkę.
koniec. Klocka przestawimy na bok. Tam jest paleta na ciężary. Paleciaka potrzebujemy. Jedziemy? Dobra, zaraz przystawimy. Dobra. Lecimy. Łuk mamy elegancko zakonserwowany na zimę. Odczepiamy go. Ciężar też odczepiamy. Zobaczymy, ile mamy minut. Dobra. Jeszcze trochę. Do tyłu i do przodu, bo się nie wyrobimy. Jakoś tak chyba powinno być. Pieski wysoko. Może troszkę do przodu. Przednia, pierwsza i ostatnia skiba. Nie stoję na palecie, bo jest za mała paleta. Dobra, jest git. Chyba. Dobra, jest git. Gasimy. Nie ma co gasić zaraz. Przechodzimy z powrotem. Bierzemy rękawiczki. Kółko troszkę rozłożymy. W dół opuścimy. W razie czego, jakby miało lecieć, się zeprze na kole. Odpinamy. Hop. Hop. Kurde.
okręgło, skręcamy, bo nie wiem co na razie będzie podpinać. Chyba opryskiwacz, tamten żółty. Mamy odpięty. Podjedziemy tam paleto, czy nakręcimy się? Siadamy i ściągamy rękawiczki. Teraz mamy je w oleju, żeby nie zabrudzić. Musimy jeszcze wyjść. Dobra, już odczepiony. Można ruszyć. Możemy zostawić go. Bierzemy rękawiczki. Tamten pług odwozimy do dziadka, więc chyba nie będę wam nagrywał odpinania tamtego. Dobra. Tak będzie, czy nie będzie? Chyba by ciężary poszły na palec. Kurde. Można troszkę do tyłu. Dobra, tak będzie git chyba. Dobra, jest git. Jest gites. Chyba jest gites. Dobra, to odpinamy.
drugą stronę. Nie otworzyłem sobie drzwi znowu. W taki oto sposób zakonserwowaliśmy pługi, ciężary, odpięliśmy to. Będziemy chyba powoli kończyć. Przejechać do końca. Powoli się będę żegnał z wami. Mamy pług, mamy ciężary, kubota odpięta. Jeszcze możemy to podnieść. Wsadzamy. Dobra. Mieliśmy tutaj takie zawleczki zwykłe, ale nam co chwilę ginęły. To założyliśmy takie o raz. Teraz się trzyma cały czas. Ktoś tu do mnie dzwoni. Tata, zaraz oddzwonimy. Na razie jest wideo nagrywanie. Dobra. Dzięki za oglądanie. Subskrybujcie kanał, lajkujcie. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć.